Dzień dobry. O kurwa, ale spotkanie. Dokładnie. Witam. Witaj. Co tam? No nic, właśnie zjechałem windą i Skype level 5, to tyle tego teraz też było? Ta. Dzień dobry. Dzień dobry. Chce pan dać może na tacę? Da panu na tacę. No, trochę na tacę. Mogę dać trochę, poczekaj. Dobra, no. Czekaj, bo jest na tacę dawne. Dziękuję. Proszę. Chodźmy. Quite hardo. Daj mi na odholownik. Jedź na odholownik, dobra. Honor, nie mam kurwa czasu. Pierdolenie o szopenie na czerwonym. Se podejdę. Odszkodowanie musisz dać. Dobrze mi tak? Nieźle. Akurat mam kurwa nagrywanie włączone. Dobrze mi tak. No to się spotkamy kurwa po drugiej stronie barykady. Ile roczków? Co jest? Finalnie to wina Evrona. I tak płynie bardzo przykry rok. Trzy czarne auta, podjazd pod blok. Raciborskie drany Gradiola. Nie powiedzą stop. Czy ja się dymię? Ja się kurwa dymię. Transetesa. To się nie dzieje, nie? Czemu jadę tyłem? Czy ten samochód cokolwiek kurwa ma? Siema. Ja pierdzielę. Będę wolny za 3 minuty, jadę rozjechać ludzi na klamach, bo stoją. Czekaj, to ja im pomogę. O kurwa. Na przejściu. No, to kurwa ładnie. O. Też. Cześć. No nie jest kurwa, no nic, wybuchła se sama. Jedziemy. Lepiej ci tak, czy się wsadzić? Jedź, daj, jedź. Porwali mnie! Żadnego mam. Kurwa. Zabić się? Jedź, no uciekaj. Żartowałem. Wysadził się o stację, jadę z nim. Nie wysadziłem się o stację. No wybuchła stacja, zaczęła wypierać stację i podbiegł. Cześć Lincoln, tu pastor. Z tu pastorem. Pastor? Jedziemy, z pastorem, pastor. Tak. Jedziemy. Do widzenia. Z pastorem. Co nic nie zrobiłem, no idę i se nagle... Mam sutanę, bo jestem pastorem, no i co? Od kiedy? Od roku! Teraz jesteś mechanikiem? O, Wejstik! Pupk z patelnią. Karzon się przeniósł i został Karzonem, to my co, przenosimy się, robimy warsztat na zakonie? No jak? Pan medyk? Witam. No, cześć. Ksiądz cześć, mam... To nie jest tak, że się zepsułem. Trzeba runa lecząca. Ej, yo! Fuck sake. Matematyka no, jest bardzo prosta. Z wielką chęcią posłucham. Co się wydarzyło? Co się nie wydarzyło, proszę pana? Wszystko się wydarzyło. Co się? Co? Jak wszystko? Jest tragedia. Możliwe, że tego nie przeżyję. Jak to? Możliwe, tak nie może być! Że to będzie mój koniec. Nie! Wyrażam sprzeciw! I strzelam focha z przytupem i melodyjką. Nie ma melodyjki. Ale jak? Co, jakie pan opowiada? Nic mi nie jest. Generalnie dmuchnęło we mnie powietrze i upadłem o krawężnik. I troszeczkę sobie potukłem główkę. A u pana co tam? No w sumie to trochę pojadłem, trochę popiłem, czuję się w miarę dobrze. No ale wróciłem z urlopu, na urlopie byłem na festiwalu. Zachlałeś? No właśnie nie zachlałem, bo byłem jako służba, na festiwalu. Służba, tak zwany Brudstock. Lauder? No. I można powiedzieć, że wróciłem z... No jak w Biblii jest, że ktoś jest ukrzyżowany, wiadomo, nie? No to ja wróciłem ukoronowany. Okej. Ukrzyżowanie to nie jest koncept Biblii. No. Także dziękuję bardzo. Nie ma za co. Knuckles Erwin w razie czego, chodźmy.
boss. Okej, let's go. Gdzie pan idzie? Way. Bierzemy odholownik. Odkowlujemy fury policjantów. Aha, a czemu? Bo nam szmaty odholowały Kaliko. To my im odholujemy fury. Bo weź zagadaj do sędziego, żebym tak tabletem dojechał. Tak. Dobry. Dzień dobry. O, idealnie. Karbo, zdejmij tą chustę. Dlaczego? Wyglądasz jak zjeb. Stary, jestem gangsterem. Nie, ja pierdolę, jak ty wyglądasz? Jesteśmy gangsterami. Dzień dobry. Siema, siema. Jak tam? Na klamach? Uciekł. Bardzo dobrze. Co w tym SUV-ie byli? Co? W jakim SUV-ie? No byli tam w SUV-ie. To takiego nie było. Okay. Takiego nie było. Jedźmy speedo. Ostatnie namaszczenie, jak się da, co? O, weź go namasz jeszcze na koniec. Kto to? Nie wiem. Jakiś randomowy chłop? No, weź go stąd. Nie no, pogadajmy z nim. Jedźcie na szpital, odstawimy go. To ja też na szpital, chodź. Bo w sumie nie mówi innemu, że wygląda jak zjeb. Bo Simba zawieje i ja leżę. Ghostbusters! Cześć, Karbo. Witaj. Witam. Co cię sprowadza do nas? Przyjemność. No, znamy się. Cześć. Ty, już wiem, co to był. To ci bludsi byli, Simba. Czekajcie, czad, muszę zrobić jedną rzecz. Bo w aucie siedzi, przedstawił się nam. No i chuj, no i cześć, no ty, i ty, Erwin, wiesz, kto to jest? Ten, co ci broń zabrał. O, kurwa. No zatrzymaj się. Jak? To ten, co ci broń zabrał. Proszę pana, jak się pan przyzna, będzie lepiej. Brałeś tak było, czy nie? Księdzowi? Pan się przyzna. To na doju mi się przyznałeś, Dave. Dave? Dave. Dave, czemu ty mnaskasz jak ziak? No bo nie wiem, czy się przyznać. No. Już nie ma znaczenia. Kurwa. Zapraszam, jedziemy. Nie ma problemu. My od wczoraj nie robimy żadnych niegrzecznych rzeczy. Kolejka jest siwy niestety duża. O, panie doktorze! No ciekawe. Witam. My na klam. Potrzebuję. Nigdy. Karbo! My się wstydzimy takie rzeczy. No. Cio. Zapraszam. Chodź na chwilę na bok. Chodź. No. Karbo, czy jestem kurwa w lesie? Na grzybobraniu? Dlaczego? Wchodzę do szpitala, każdy w grzybie jebanym. Chyba czas, żebym zmienił. Przecież... Panie doktorze, lewa ręka mnie tutaj pobolewa. Grzybobranie! Serio, kurwa, każdy? No, a przepraszam, ludzie, z którymi chodzisz, to nie zauważyłeś? Tylko ja kolor grzyba się zmienia. Zmieńmy! Koniec grzyba? The end of the mushroom, yes. To ja też się położę. Fryzjer is here. Musisz inny kolor zrobić. Nie. Tak. Nie. Jaki siwego to jest? Nie robisz. Jaki nie. To jest? Nie. Siwego nie robisz. Czy ja też mam zrobić grzyba? Jaki to jest? Ach, siwego grzyba nie robisz. Ale jaki to jest? To jest 90 coś. Ja pierdolę, siema, jestem co drugą osobą w mieście. Miło mi. Jome. Witam serdecznie. Jadę na klamy. Let's go. Jadę na klamy. Chodźcie, chłopaki, zobaczymy, kto na klamach jest. Ja pierdolę, ale kurwa, zajebisty wóz. Jedziemy na klamy. Abonament zebrać. Oddaj się. Jak ja kurwa wyglądam. Ja mam wrażenie, jakbyśmy wszyscy byli teraz klonami. No nie, bo tylko ja jeden tak wyglądam. Okej. Okay. To buty mam chujowe, bo ja mam jakieś stylowe buty. Idę po jedyneczki. Czekaj, kurwa. Tak, tak. 169, oczywiście. Dokładnie. Oczywiście ta. A nie, ta czarna też może być. I buty oczywiście te. I ja pierdolę, lecimy. Siema. Idziemy. Siema. Gdzie jedziemy? Nie wiem, jakichś borowików porobić. Jakiś oporowcy w mieście są? To gdzie jedziemy? Na car zone. Nie ma broni, trio grzybiarzy, kurwa.
A tu już wiem, skąd się wzięło słowo borowiki, bo wy wszyscy kurwa grzyby. To już wiem dlaczego. Nie słyszałem po prostu taka wczuta teraz. Tak szybki jedziemy. Karpo, jak się czujesz w tej sytuacji? Zajebałbym mu. Co, boli się coś? Wypieraj. Ale świetny auto. Nic nie czuję, jestem oporowcem. Jedziemy. Gdzie my jedziemy? O kurwa, co? No, chcieliście na Karzon. Kurwa, to był żart, no pojechało cię. A to tego nie naprawimy. Dobra, do widzenia. To gdzie teraz? No kurwa, na tą strzelnicę jedną. Czy tam co coś? Przymówię już jakiś 15 raz. Dobra. O kurwa. Poddaj się. Żartowałem. Masz abonament, to możesz przejść. Dzięki. Chłopaki, on płacił. Siema. Siema, siema. Co za kurwa? Siema. Nie. O kurwa, siema. Nie. Jesteśmy teraz rodziną. Nie. Teraz mogę tu stać. Najwyście. Krodzina grzybów w komplecie! Lecimy! Szukam jeszcze jakichś borowików, może ktoś tutaj czeka. Grzybobranie, widzowie. Dobra. Widzowie, bo mamy 2 minuty. Quick intermission, jak to mówią. Dawaj, solo porobisz wszystkich. Ja pierdolę, skoczył. Podaj się. Kolego, obudziłem się tutaj, czy możecie mnie zostawić? Jestem kolegą grzybem też. Tak, ja jestem z rodziny grzybów, panowie. Zostawcie, proszę. Jak masz na imię? Erwin Knuckles. Obudziłem się tutaj. Przepraszam, to nie mój teren. Możesz stąd sobie pojechać. Dziękuję, spierdalam. Jaki dojazd mi kurwa zrobili instant? Skąd wiedzieliście, że jestem? Kurwa, co jest? Dojechali mnie, kurwa, trzeba ich dojechać. Halo? Trzeba dojechać jakieś kurwy na K1. Nadal ci nie przeszło? Słuchaj, oporowcy mnie poddali, a tyś. Jadę kupić dobry klej i możemy się spotkać. Słuchaj! Posłuchaj, budzę się i już mam dojazd od kurwa 6. Zbieraj ekipę, na lotnisku się widzimy. Nie, no ja kurwa nie żartuję, Karbo, poddali mnie kurwa na miejscówce. Oszczędzili mnie i będzie, że mogę odjechać. Czy na klamach? No kurwa na klamach, no! Daj ci GPS-a, przyjedź po mnie. Dobra, bo na kurierze jestem. Dobra, on na kurierze jest, on na legalne jest, widzowie. No na obrzygańcu? On na obrzygańcu, no mówiłem, że się zeszmacił. On stary tak, w nocy K1, za dnia zaś szmatą na legalnej. Pojemny. Labo kurwa na warsztacie? Ja nie wiem. Drugi etap na kurwa u chłopaki. No to jest przykre, że oni już nic nielegalnego nie chcą robić. Skitu, na przykład ciebie. To jest taki nielegalny Diables. Ja jestem nielegalny, ja wszystko nielegalne robię. Już mam postępowanie przeciwko mnie wszczęte. A kiedy rozprawa grywka? Znak gangu. Witam. Pierdolnij ty się w łeb z tym wyglądem, jedziemy do fryzjera. A przepraszam, powinieneś mnie pochwalić, bo wyglądam dobrze, halo? Ja się rozłączę. Nie. No cześć Diables, cześć. Tu mówisz, strzelaj do ciebie? No. O, oni. Nie strzelali, bo dali mnie. Jedź stąd. Przepraszam. No kurwa. Przepraszam. Dlaczego poddajecie mojego kolegę? Siema. Braciszka mojego. To nie on, kurwa, to grzyby. On nie ma grzyba, on jest normalny. Oporowców szukaj. Mam dobry klej. Musisz klei, oporowca znaleźć jakiego. Co się kurwa odkleiło znowu? Musisz jakiegoś giga oporowca znaleźć. Mówisz? Podejdź. Halo?
O kurwa. Halo, przepraszam. Przepraszam. Płacił pan abonament? Ja abonament? Płacił pan abonament? Nie, no co pan? 850 od dniówki. Nie, nie, to nie, to nie, to nic. Masz, proszę pana, będzie musiał pan zapłacić abonament. Jaki abonament? Na kogo? Na miejscówkę, tak. Jak pan jest zamaskowany, to o czym my mówimy? Ja? Nie jestem. Jestem z gangu Grzyba. A, rozumiem. Niech mi pan coś zapłaci. Takie przebranie, tak? To tak, rozumiem, że, tak, że jestem z gangu Grzyba. Jestem wrośnięta, tak? Nigdy jej nie zmieniam. A, pewnie. Potrzebuje pan na jedzenie, tak? Tak, proszę. Dobrze, pewnie. Numer konta poprosił. Tak, to nie. Gotówka. Jak inaczej? A, gotówka, tak? To tak. Za chwilę zobaczyłam przy sobie. No, tylko $300 niestety. A, to wystarczy. A, no pewnie. No to proszę bardzo. Co ja dla pana na jedzenie będę żałował. Pewnie. Pewnie, proszę bardzo. Dziękuję. Mariuszko, on zapłacił, on tu może być. Miłego, miłego zarabiania. Jasne, jasne, dzięki. Otworzy, otworzy. Marcelku, on zapłacił. Może tu być. Przynosisz mi się. Dziękujemy. O widzenia, miłego, miłych łowów. Dawaj, dawaj, do następnych. Grabimy kurwy. Tutaj, stóp! Dzień dobry panowie i panie. Państwo za... Kto tutaj jest? My. Ale co kto? Państwo zapłacili abonament? Za flekę. $200 proszę. Tak, zapłaciliśmy już. Tak? Tak. No. Chwila, sprawdzę na liście. Marcelku. Dobra. Ty, on mi on mi uciął akcję. Dawaj go, kurwa. Dzwoń po chłopaków. Nie no, tak to nie robimy. Spokojnie, Karbo. Aż tak się nie odkleiłem. Jezu, już się bałem. Niech będzie stary Erwin. Zmień fryzurę na tego twojego irokeza. Proszę, no. Zapraszam serdecznie na jutro na mszę. Czemu źle? Rytuał spirytystyczny. Niech wróci stary Erwin. Co ty z tym kluczem łazisz w EQ? On jest tajny. Zrobiłem 20 koła. Nice! Mam już prawie 100 tysięcy. A ja 50 koła. Chodźmy, chodźmy. A czemu ja mam zmienić Grzyba? Zmieniasz? Nie. Zmieniasz? No daj mi być tobą przez jeden dzień. Idę postać na K1. Dawaj na mieszkania. Chcesz być mną przez jeden dzień? Tak. Dobra, to ja idę do sędziego, postoisz godzinę pod dojem, poczekasz. Nie! To było na zasadzie być jakimś oporowcem. Ty nie jesteś oporowcem? Nic nie robisz takiego? Wyrosłem z tego. Jak wyrosłem z tego? Przecież ty robisz z to... Z tego się wyrasta. Stary, no jak ty wyglądasz? No ja wyglądam tak jak ja zawsze. No nie, jakaś bandama, jakaś kaszkieta. No, no. I teraz to jedziemy. Ja, brat Grzyb! Patrz jak wyglądamy. Ej, patrzcie na nas i tak, w sumie nie wiadomo czy Landryny, nie wiadomo czy White'y, nie wiadomo, w sumie nie wiadomo kto siedzi w samochodzie. No tak. O Jezus, zniknego, bracia Grzyby, jedziemy na polowanie. Ale generalnie powiem ci, że są problemy z tymi zleceniami na mieszkania. Czemu? Powiedzmy, jak ktoś weźmie i go rozboli głowa, nie? No, no, no. To jest ucięte jedno zlecenie na całą noc. Ja pierdolę. Stoj, stoj! A, jak coś, update. Na kolejne jakieś 20 łącznych mieszkań policja na żadne nie przyjechała. Czemu? Ba, chłopaki 5 trackerów z rzędu nie mieli żadnego radiowozu. No to chyba musi wejść policjant jakiś. Ja nie wiem jak to działa, naprawdę. Ale dwa oporowcy przyjadą na warsztat. Godzinówka nam się zmniejszyła w warsztacie. Speedo powiedział, że dostał poniżej $400 za godzinę pracy. No to bardzo dobrze, więcej dla szefa. Jak będę wypłacał sobie z konta firmowego. Dzień dobry pani. Siema. Gdzie pani tak biegnie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani płaciła abonament już dzisiaj? Jaki abonament? $200. Za co? Za to, że panią oporowcy nie dojadą. A kim są oporowcy? To jest gang Grzybka. Marcelku, wysiądź. Jest nas co najmniej 90 w mieście. Mhm, mhm.
Prosimy o abonament $200. Ale mój brat ma żółte papiery. What? Dzień dobry. No właśnie, a to jest pana brat, tak? Płaciła pani ten abonament. Papiery. Proszę dać $200. Jakbym miała, to bym może dała. Tak? No to dobrze. Zwiąż panią, Marcelku. Tak, na to. Może sprawdzimy panią, sami weźmiemy abonament. Aha, fajnie. To fajnie. No ja ucieknę. I ty chcesz się nazywać oporowcem? Tak. Ała. Nie płaci pani abonamentu, traci pani życie. Chodźmy na szpital. What the fuck? Wsiadaj, Karbo. Tak, jedziemy. Cztery głowy musiałem zajebać. Wiesz o tym? Z bliska. Czemu pani odbiega, jak panią chce przeszukać? Halo? Odbiegłam. Nie mogę? No odbiegła pani, a pani przeglądałem kieszenie. No ale to nie znaczy, że nie mogę chyba odbić. No, to znaczy. Już panią w tym momencie poddajemy. Ban? Za co? Nic nie ma też pisać. Nie mogę wysiąść z pojazdu. Musi pan puścić. Mogę wsiąść z nią, ale muszę ją puścić, żeby wysiąść? Tak. Pojebane. Za każdym razem to tak działa. Przepraszam! Ty, cisza jest tutaj. Był jeden medyk na służbie, ale nie wiem, czy jest jeszcze. To proszę. Do widzenia. Mam jakieś pieniążki? A, nie, to ja pani finalnie nie okradłem. Pani mi uciekła. No właśnie. A ma pani? Zaraz zobaczymy. O, udało się. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Co tam? Nudne jest życie tobą. Czemu? Nie wiem, kurwa. Nie wiem, co mam robić ze sobą. A co byś porobił? Nie wiem, no ja się pytam ciebie, jaki jest plan. No jaki jest plan? Plan jest taki, że chciałbym sobie kupić pojazd. Okej. Okay. Bo Dia ma, ty masz, Vasquez ma. Mhm. Też trzeba zarobić. A jak wiadomo, na legalce się nie chce siedzieć. No tak, to słuchaj, na pewno. Tak, ty jesteś oporowcem, tak? Mhm. To słuchaj, jedziemy na klamki, wysiadasz, masz mi przynieść 6 ofiar. No nie, a teraz nikogo tam chyba nie będzie, jak jest 10, nie? To sprawdzimy. O kurwa. A na klamki, myślałem, że mieszkania. Wilson? Dobra. Gdzie was postrzelili? A tu serio ktoś kurwa jest zwykle. Poczekaj, bo właśnie wjeżdżamy na stół. Poczekaj. Stary, mówię ci, że tu są jakieś typy. No są, pytanie gdzie? Pytanie gdzie? Jak obstawiasz gdzie? Mnie poddali w domku. Gdzie? Tutaj? Ty, kroki po prawej słyszałem. Co ja tam? No cześć. Siema, bracie Grzybie. No hejko. Tam co tam? Wszystko dobrze. Cześć, bracie Grzybie. Witam, bracie Grzybie. Jak tam? Służba. Nic. No służba. Służba, nie drużba. Znacie się? Kojarzy. Mam nadzieję, no że alert na rocznicę będzie już gotowy. Do tym, na mieszkaniu. Oni mówią. To jedziemy, miłego. Lubimy się z nimi? Tylko na mieszkaniach. Żeby nie robić tam burdelu. A ilu was jest? Słuchaj, a mogę wam dać jedną osobę, bo ona chce zobaczyć, jak to jest. Jedź na warsztat. Dobrze. Czekamy przy kiblach. O kurwa, co? Dobra. Idziesz na stół się napierdalać z nimi, chodzisz z naszą piątką. Dobra. Zobaczysz, jak to jest. Daj mi amo. Mam chłopaki ci dadzą, bo ja mam malusio. Ja mam 11.
Chłopaki, daję wam jednego. Siema, wojownika. Bracia! Siema. On chce zobaczyć, jak to jest. Wtopiłem już dajcie się w otoczenie. Trochę. Amo potrzebuje. Ja idę się ustawić i oglądać. Powodzenia! Trzymaj. Tylko poczekamy chwilę. Powodzenia! Nie, jasne. Dobra. Kurwa, jaką tu się muzykę daje do tego? Siema, siema! Siema, siema! Siema. Jedziemy na robotę! 4-3, błagam. Kurwa, muzyka się skończyła! Ja pierdolę. Dobra, ekran. O kurwa. Ja pierdolę, jedziemy. Kurwa. Nie wiem, teraz trzeba władować w człowieka tyle. Kurwa. Leży, leży. Chłop krzyknął na mnie karbo. Karbo. Karbo? To jest. Karbo czy nie? Kurwa. Ty, a ten brat grzyb to chyba nie jest od nas. Pan z naszego gangu? To, to jest odwóz. Muszę pana zastrzelić. Chłopaki, tu jest jeszcze jeden. Czemu mogę się poddać? Poproszę bardzo. To proszę się poddać. Proszę bardzo. Dobra, kamień, papier. Nie, nie, kamień, papier. O życie. Dobrze. Gotowy? O życie? Chyba czemu o życie? Dawaj, dawaj. 3, 2, 1. Kamień. Kurwa, remis. Tu jest jeszcze jeden, mam z nim remis na kamień, papier. A co, jak jest remis? To wy decydujecie chyba, boję się, aby ja wy... To mogę sam się zajebać. Proszę się zajebać. Weźmy ich na szpital, bo chłopaki wcześniej z kimś tylko tam. Nie, my mamy przejazd psychiczny aktualnie. Dobra. No. Ten młody ten. Młody. O, młody tu leży. Mendozo. A już nie leży. A, już nie leży. Wyczyszczona miejscowa, jedziemy na mieszkania. Dobra, skoro. I'm glad you came along. Ebron Sagate. Cześć, bracia grzyby. Cześć, bracia. Ty. Jak tam, bojowniku? Spotkałem jakichś borowików, ale ich porobiłem, jadę na mieszkania. Gdzie ty jesteś? Jadę na mieszkania. Czeburkiem jadę, no. Jadę za tobą czekać. Kurwa. Przejmuję miejscówę. Wolne! Wbijam sobie na serwer, trzeba spadować ze 30 osób! Smurf, jestem oporowcem! Karbo cosplay! Wróć do normalności. Ale już mi się podoba! Jakichś oporowców porobiłem! Wróć. No przecież kurwa... A ty tak nie robisz? No przyznaj nie się. Nie cały czas. No nie, a ja też nie cały czas! Ja sobie ukradam chatki. Nie, no szczerze, już mi się znudziło. No. Takie strzelanie bez sensu. Ja się mogę zabrać w miejsce, gdzie jest tak co 5 minut. Ale to nie ma... Ale ty nie chcesz tam być, bo potem internetu w domu nie będziesz miał. Oj, nie, nie. To oni nie będą mieli. Ja na takie rzeczy mam bardzo mocno udo reverse.
Nie, spokojnie. Ja na klepie w Minecraftie bić normalnie nie mogłem. Słuchaj. Było tylko timed out. Słuchaj mnie. Ty, ale co mi się podoba? Jestem w grzybie, jakiś chłopy do ciebie mówią, siema Karbo, ja kurwa robię im przejazd. Ej, szczerze, ja nie wiem jak oni się kurwa rozróżniają, każdy ma kurwa grzyba, bandankę 169 w czachę, a oni mówią, siema Karbo, jak kurwa. Chodź, pójdziemy, chodź. Może zjemy makaron z krakersami. Nie, no, zmieniam fryzurę na swoją. Jezus, ja nie mogę mieć takiego stylu. No tak, no ty masz swój styl. Ty, a może abonament na fryzurę grzyba będziemy pobierać? No tak! Przepraszam, Mergani. Byłem przez chwilę carbonaro. Oczywiście wszystkie pretensje do carbonary. To była 47? I'm glad you came along. Yep. Dzień dobry panu. Mateuszku. Tak dalej, adept czy nie adept? Nie, już nie adept. Carbonara mnie zwolnił, ale będziemy teraz pobierać abonamenty od fryzury grzyba. A, okej, bo przebali nam jednego, bo strzelanie został tylko z simpa na mecz i właśnie przyjechali na szóstkę i go wyjechała. Na szóstkę i go wyjechała! Tak. Co jest, tak. Kurwa, tam jest deathmatch! To trzeba wrócić! Tak. Musimy tam wrócić, porwali naszego. Powiem ci tak, Erwinku, czuję się z tobą, jakbyś był moim tatą, nie? Byśmy jechali do mojej dziewczyny na obiad i ty byś mówił, no yo, słucham Maty, Mata 2040, mój prezydent, yo, jestem cool! Jedziemy na ZS-kę, musimy pogadać z jedną osobą. Jaką? Z Tonym. Monk! Ale dzisiaj kids wyglądacie chatni, Kamilek chwe. Nie, no ja! A, w sensie Ariel, to jak najbardziej. Zapraszam do biura szefa, Tony. Zapraszam do biura szefa. Jezu, nie, zdejmij, kurwa, zdejmuję to. Zdejmij bandankę, chodź. To też zdejmuję. Erwinku, chodź. Teraz już wyglądam jak ja. Dzień dobry. O, już jesteś człowiekiem. Tak, teraz już jestem kurwa człowiekiem. Dobra, wejdź na służbę. 34 wiadomości, to zaraz nadrobię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pani z wcześniejszej akcji? Nie. Okej. Okay. Chciałem przeprosić chodź, tamtą panią. Dobra. Chodź, Tony. No i wrócił do normalności Sadge. Słucham. Muszę mówić, Tony, czego potrzeba? Siemanko. Generalnie. Tony, generalnie. Czy to nie jesteś ty, jak dałem ci kurwa kiedyś pod mieszkaniami kasę za to, że ładnie śpiewałeś? Jako Mikołaj? Nie, ty chyba byłeś w doju i zapytałeś mnie o 3 najpopularniejsze tryby Fortnite. A, okej, okay, a znaliśmy się przed tym? Nie, dobra, jak nie kojarzysz, to nie. Dobra, no i co tam? Generalnie chodzi o to, że jakby, no wiesz, już jakby z miesiąc czekam sobie na zatrudnienie, na spokojnie, nie? Tam gadałem z Wiktorem w ogóle. Tutaj, na ZTS-ie. Miesiąc czekasz na zatrudnienie ZTS-ie, a pierwszy słyszę o tobie. No bo no się wiem, z Wiktorem bo Wiktor miał ci przekazać, ale chyba nie miałeś czasu. Nie, Wiktor miał w takim razie wyjechał, on mi mógł wysłać SMS-a o każdej porze dnia i nocy. A może mi wysłał? A, no to w takim razie możliwe, że czekałem na darmo. I chwilę pogadać. Generalnie no. Mam też formę, że tak powiem, takiego delikatnego przekupstwa, żeby już jakby... Okej. Bo powiem... Nie jestem zbyt, że tak powiem, dobrą osobą, bo nielegalne roboty się robi, wiadomo jak jest, życie kruche, trzeba sobie dorobić jakoś, ja może przekupię w taki sposób. Nada się za operacyjnego. Może się kiedyś przyda? Myślisz, że możesz tu wejść, rzucić taserem i wyjść? Nie. O, stokie ta zioła. Zwiąż go, Karbo. Poddaj się. Bierz go do samochodu, to jest pewnie kurwa tajniak z policji. Ma pewnie... Przetrzeb go. On pewnie ma kurwa monitoring i sprawdza, czy pastor z doju przyjmie przez policyjny. Pojechało cię? To są policyjne rzeczy. Bierz go kurwa na bęben. Zaraz go. Na hut. Widzimy się na hucie. Biorę mu na razie pistolet. Jeszcze Lajsa, trochę go przekopiałem.
No kurwa, Chestera nie mam. Dobra, minivan. A nie, czuburek jest, czuburek. Czuburek. Czekaj, bo obecnie wywozimy pana jakiegoś. No czuburka. Także ja na razie nie, ja na razie nie. Ewrondoniczka. Przejebane. Co to kurwa za ciuchy są? A, ojebałem chłopa z dozera. Tak, zaraz wracamy. Zaraz wracamy. Mów, dla kogo latasz? Właśnie dla nikogo, dla nikogo. Posłuchaj mnie teraz! Sami. Dla kogo kurwa latasz? Dla nikogo! Posłuchaj mnie. Myślisz, że możesz tu wejść? Powiedzieć więcej zdań niż połowa miasta przez miesiąc i wyjść? Jak najbardziej, witamy w zespole. O! A nie zabijamy go czy coś? Zabijamy go. Witamy w zespole martwych. To, to nie jest zespół, który to ja ci się spodoba. To ja chcę kulkę w prawej ramie, bo w lewej miałem szczepionkę. No okej. Dobra. Ciasne, ale własne. No, jest takie... Niestety, a jak się nazywasz w ogóle Tony? Tony Waves, miło mi. Tony Waves, jak fale? No, oczywiście. Tony jak Tony Stark. Okej. Okay. Wygadany z niego cwaniaczek, co? Wygadany. Karbo, a jutro jakiś makaron z krakersami? Tak, możemy. Możemy nawet wcześniej. O, nie, myślę, że dobrze. Ale chyba nie będziesz budował. Cigurka. Taki ładny. Nie, cigurka. Nie będę. Tu będzie egzekucja. Powiesimy cię na dźwigu. Dobra. Ale ty sam co? Tak. Ja się nie zgadzam. Zapraszam. Nie zgadzam się. Musimy cię przepytać. Jasne. Taser robi... Nie rób tak mu, no kurwa. To jest nowy człowiek. Chciałem przetestować, jak reaguje. Musimy zweryfikować, czy nie jesteś z policji, ani z żadnego departamentu. No. Tak. Jak się to weryfikuje? Musisz się wypiąć i sprawdzamy, czy masz kij. Nie. Czekaj. Tony. Jedzie tracker, jedzie, patrz. Tracker. Ma wyjebane, jest z policji. Mieszkanie, okradają, tu. Dobra, chodźmy. Nie ma tego w dispatchu. Żartowaliśmy, spokojnie. Chodź. Tony, jest jedna sprzeczna informacja. Nie mogę wsiąść. No. Chodźmy. Jaka? O kurde. Sytuacja jest następująca. Powiedziałeś mi jedną sprzeczną informację. Tak? Jaką? Powiedziałeś mi, że... No. Miesiąc czekałeś na zatrudnienie. Kiedy ja przez miesiąc o tobie nawet nie słyszałem. No bo do Wiktora przychodziłem zawsze i mówił, że przekazuj ci informację. Widzisz, tak Wiktor przekazuje. No. Musimy na pewno kogoś wywalić. No. SSN-kę niech da. Musimy kogoś wywalić. SSN-kę Tony. Już ci mówię. Thomas Cut. No, kto to jest Thomas? Nie wiem. I kto go zatrudnił? To jest ten chłop chyba, tak? To jest ten... Nie, operacyjny to jest Wiktor Vinci. Thomas Cut. Nie mam pojęcia, kto to jest, wypieram go bez mojej wiedzy. A nie możemy zrobić mojej jednej wiedzy. Rzeczy? To jest kurwa kot! To jest gryfek, kurwa, mamy ty! Mamy 260 tysięcy na koniec. Kurwa! Wyjechałem Thomasa Kata! Hej! A to on był, żeby miał klucze. Kurwa, przepraszam, no Grybek, ja nie wiedziałem, że to ty. Ty masz kurwa Thomas? Kluczyk magnetyczny. Dobra, a możemy... Thomas Kat, kurwa! No dobra! No to zrób upgrade zatrudnienia 2 i tyle. No dobra, nie, no wiem, no tylko po prostu kurwa nie wiedziałem, że to on. Może mieć. Jaki ma SSN? Jaki kod ma SSN? Pokaż rodowód. Weź mi powiedz. Dobra, czekaj, rodowód sobie wyciągnę. No. 1772. Wnoszę o zwolnienie Lukasa. Nie ma możliwości zatrudnienia osoby coś tam. Kupuję upgrade. Jaki? 65 tysięcy. Czy szef Erwin przyklepuje? Dlaczego ty masz koszulę rozpiętą? Kupiłem właśnie. A, okej. Okay. Jaki on miał jeszcze raz? 1772. Naprawy oraz tuningi. Dodałem. Witam. Super. Witam. Dobra. Witam. Dobra. Chodź, Karbo, musimy pogadać.
Czekaj, SSN tony. Thanks. I'm glad you came along. Dobra. Czy mamy jakiś uselessów? Zobaczmy czas na służbie. Alex się nie liczy, bo to jest pan śmieciarz, który ma tylko lawetę. Diagarson, no ja zero. Jak coś potrzebują, useless. Nie? Ty, co? Kiedy ja to resetowałem? Wczoraj czy dwa dni temu? Wczoraj, tak? Tak, Dia, wczoraj. Useless. Jakoś Grinder, by the way. Południa wczoraj. Peter Foster, 24, Peterek może być. Victor Vinci. 6 godzin. No to jest ten operacyjny. No, on 6,5 godziny przepracował, nie ma co go zwalniać. No to niech zostanie, tylko... No. 4 godziny, Ivy. 7,22, Amy. Heidi Banyczak, 5 godzin. Bart, 39. No popierdolony. Kylie Carbonara, 52. Nicolo, 0. Shiro Ito. Kto jest Shiro Ito? To jest ten skarbnik od Wiktorii. A, skarbnik. Okej, okay, no to on nie pracuje. Vasquez. David Gilkenly, 50. Simon Dong. A, tu już no szefostwo. Nie wiem, szefostwo oczywiście mało ma, bo mamy papierkowej roboty bardzo dużo. Fantastycznie. No nie no, ja dobrze. Na warsztacie jestem na takiej zasadzie, że jak potrzebują wytrychów na sprzedaż, to im daję, jak wiesz. Mhm, dobrze, fantastycznie. Czekaj, zatrudniłeś tonego? Nie, jaki ma SSN? Jeszcze raz. 1266. Czekaj, 1266. Gratuluję, jesteś praktykantem. Młodszego? Czemu młodszego? Gratuluję, bo Tony. Bo na praktykancie faktur nie ma. Gratuluję. Stawiać. Twoim opiekunem jest Carbonara. Tak, okay, zgłaszasz się do niego. Zgłaszasz się do niego, pytasz się do niego. Drugim zastępczym, ten jest Speedo. Ich się pytasz o jakieś rzeczy, oni cię mogą prowadzić albo ci pomóc. Tak. A, młody, no chcesz dobra. Przetopić stal? No i musisz się ich słuchać. Masz pierwszego taska, proszę bardzo. Jedź przetopić dla ludzi stal.